Cześć Laguna Fani. Dzisiaj takie proste zadanie jak wymiana żarówek. Wiem, że niektórym może to sprawić kłopot, dlatego pokażę jak się do tego dobrać. W tym przypadku pokażę jak wymienić palnik ksenonowy. Zaczynamy od tego, że wyciągamy kartę z samochodu. Odczekujemy jakąś minutę, dwie, po to, żeby wszystkie odbiorniki się uśpiły, ewentualnie wyłączyły. Szczególnie wiedzą o tym posiadacze nawigacji. Może ona ulec uszkodzeniu, jeżeli się przedtem nie uśpi. Wyjęliśmy kartę. Ja wyjąłem akumulator po to, żebym miał tu lepszy dostęp. Wy, jeżeli macie zgrabne, wąskie rączki, to dacie sobie radę bez tego. Wyciągnę jeszcze te przewody, żebym miał tu więcej luzu, żeby cokolwiek było widać. Odłożę ich sobie na bok. I odkręcę pokrywę za ślepkę od świateł, przekręcając ją w lewo. I wyjmę po górze. Zaślepka jest wyjęta. Zostało nam wyjąć wtykę. Jest bardzo duża. Proszę bardzo. Wtyka od ksenona jest wyjęta. Ja ją sobie delikatnie przekręciłem i wtedy wyciągnąłem. Pozostaje nam wyjąć palnik. Palnik wyciągamy w ten sposób, że tu jest taki zatrzask, to jest taki drucik, który nam trzyma. Podważamy go do góry i przesuwamy w kierunku do silnika, czyli do środka komory. Odsuwam go i palnik mam już w rękach. Uważamy na te blaszki, które nam dopychają tą wtykę. Teraz wam powiem trochę o tej żarówce. Ta żarówka jest dobra, żarówka czy też palnik, nieważne jak to nazywamy. Ta żarówka jest dobra i ja ją wsadzę z powrotem. To jest rodzaj żarówki, to jest H9. Symbol tej żarówki to jest D2R, 4300 kandeli, 85 V. Ja ją wsadzę z powrotem, tylko że najpierw, gdy będziecie montowali nową żarówkę czy nowy palnik, proponuję wam, żeby wpiąć ją w kostkę, nie dotykając szkła, wpiąć, zabezpieczyć, odłożyć w miejscu tak, żeby nigdzie niczego nie dotykała i odpalić ją na minutę. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie tutaj, kupicie żarówkę, ona będzie miała tutaj taki kolor brązowy, ale po pewnym czasie on się wypala i jest tak jak tutaj biały. Z tego się powoduje duża chmura dymu i ten dym osiada w lampie, dlatego najlepiej jest najpierw ją wypalić. Około minuty widzicie, że przestał lecieć z niej dym. Rozłączacie, czekacie aż żarówka wystygnie i montujecie. Ja zamontuję z powrotem tą samą, gdyż ona jest dobra. Czyli wkładam w otwór. Ona ma tutaj swoje punkty, także inaczej wejść nam nie powinna. Możemy jeszcze po wsadzeniu poruszać ją na boki, sprawdzić, czy dobrze sobie siedzi w swoim gnieździe, ewentualnie obrócić, zobaczyć, upewnić się, że to miejsce to jest to, w którym być powinna. No, u mnie weszła i zabezpieczam tym zatrzaskiem. Zabezpieczyłem. Uważamy na te blaszki, o których mówiłem, które tam są, które trzymają całą wtykę. Wsadzam zatrzask, czyli tą wtykę, delikatnie przekręcam. Ona się już zabezpieczyła
i wkładamy zaślepkę. Przy okazji, jak tu już jestem, to mogę Wam powiedzieć, że tu mamy, o, teraz było lepiej widać, tu mamy silnik regulacji wysokości, a tutaj mamy drugą zaślepkę, którą ja też teraz sobie zdemontuję. Demontujemy ją tak samo, chociaż tu jest słaby dostęp. Odkręciłem, ona mi tam wpadła, ale już ją wyjmuję. I widzimy kolejną żaróweczkę. Tą żaróweczkę, żeby wyjąć, wyciągamy wtyczkę z żółtym kablem. Tak samo odbezpieczamy ten drucik, wymieniamy żaróweczkę i wkładamy ją z powrotem. Żaróweczek ksenonowych, czyli tych tak zwanych palników, ani żaróweczek halogenowych nie dotykamy palcami. Ich szkła, ewentualnie jak dotkniemy, wycieramy ją szmatką. Ja mam taką szmatkę do okularów, ona do płyt, do, no nie wiem, do czegoś tam. Taka, żeby nie pozostawiała nam żadnych pyłków na sobie, ani nie daj Boże tłuszczy żadnych. Także ja zaślepiam teraz wejście od żarówki świateł długich i przejdziemy na drugą stronę. Żeby wymienić żarówki i palnik ze strony prawej, musimy najpierw zdjąć tą pokrywę, osłonę plastikową. Odkręcamy korek od wspomagania. Zdejmujemy plastikową osłonę. Korek sobie zamknę, żeby tam śmieci mi nie naleciało. I tutaj mamy dostęp do tej żarówki. Ale tu się zaczyna pytanie. Jak tu się dostać? Obróciłem z lewą i wyjąłem taką część. Teraz mamy bardzo dobry dostęp do strony lewej, czyli zdejmuję pokrywę. W tej chwili, jak zdjęliśmy sobie tą szyjkę, dobrze jest zabezpieczyć sobie wlot do zbiorniczka pływu spryskiwaczy, dlatego żeby tam nie naleciało śmieci, bo później zaczynają się problemy z wycieraczkami, z natryskiem na szyby, z przodu i z tyłu. Zacina się pompka. Zasada działania podczas wymiany żarówki jest taka sama, czyli wtyczkę delikatnie obracam w lewą. Wtyczkę już mam wypiętą, odpinam ten zatrzask i wymieniam palnik. Analogicznie do strony lewej. Tu jest wszystko świetnie zrobione, jest dobry dostęp, pod warunkiem, że właśnie wyjmiemy sobie tą szyjkę, którą wlewamy płyn do spryskiwacza. Ja ją sobie teraz przeczyściłem po to, żeby nie nawalić tam syfu i mogę ją osadzić sobie z powrotem. Tak ten wlew, ta szyjka powinna wyglądać w całości. Ona mi pękła przy wyjmowaniu. Ją się tylko wyciąga do góry i tak samo się wkłada. Tutaj ma do połowy taki kołnierz, z drugiej strony, czyli przy zbiorniku, też ma taki, jej się raczej nie da włożyć odwrotnie, to jest taki punkt centrujący. Ja to sobie jakoś naprawię,
i zmontuję. Lampa jest już zamknięta. Sprawdzamy światła i gotowe. Jeżeli film był pomocny lub się podobał, kliknijcie lajka. Jeżeli chcecie oglądać moje filmy z Laguną, subskrybujcie kanał. Życzę Wam powodzenia i dobrej zabawy z lagunami.